dusze. Niedzielnego. Dusza do nieba. Za naszych zmarłych witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tę łez spadole. Przeto więc, orędowniczko nasza, one Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Modlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Co roku gromadzimy się w dniu wspomnienia błogosławionego Wincentego Kadłubka, ażeby modlić się w intencji o rychłą beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Będziemy wspominać także jego synka zmarłego tragicznie razem z nim, Piotrusia, i wnuczka Kacperka. Będziemy też dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, które tak hojnie obdarzył wszystkich, z którymi przebywał w czasie swojego życia. A na początku, byśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze i przez wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę żalną do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Boże, Ty okryłeś chwałą pokory błogosławionego Wincentego biskupa, który porzucił zaszczyty świata. Spraw, abyśmy, naśladując tak wielką cnotę, zasłużyli na udział w życiu wiecznym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z mądrości Syracha. Mąż uczony badać będzie mądrość wszystkich starożytnych, a czas wolny poświęci proroctwom. Zachowa opowiadania ludzi znakomitych i wnikać będzie w tajniki przypowieści. Wyszukiwać będzie ukryte znaczenie przysłów i zajmować się zagadkami przypowieści. Przejdzie do ziemi obcych narodów, doświadczy dobra i zła między ludźmi. Przyłoży serce, by od samego ranka zwrócić się do Pana, który go stworzył, i przed Najwyższego zaniesie swą prośbę. Otworzy usta do modlitwy i błagać będzie o przebaczenie swoich grzechów. Jeżeli Pan Wielki zechce, napełni go duchem zrozumienia. On zaś słowa mądrości swej niby deszcz wyleje i w modlitwie wychwalać będzie Pana. Pokieruje on jego zamiarem i wiedzą. Nad ukrytymi jego tajemnicami będzie się zastanawiał. Wyłoży swą naukę o umiejętności postępowania i prawem przymierza Pańskiego chlubić się będzie. Wielu chwalić będzie jego rozum i na wieki nie zniknie. Nie zatrze się pamięć o nim, a imię jego żyć będzie z pokolenia na pokolenie. Mądrość jego głosić będą narody, a zgromadzenie wychwalać go będzie. Za życia zostawi imię większe niż 1000 innych, a gdy spocznie, ono mu wystarczy. Oto słowo Boże.
Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego Pana. Oto słowo Pańskie. Święci nie przemijają, święci żyją świętymi, święci pragną świętości. 24 lipiec 1966 rok, Stary Sącz. Trwają tam uroczystości milenijne. Kazanie głosi arcybiskup Karol Wojtyła. Wypowie w czasie tego kazania słowa, które 33 lata później, 16 czerwca 1999 roku, powtórzy. Ale powtórzy już jako Jan Paweł II. Słowa, które już wypowiedziałem. Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi, święci pragną świętości. Nie lękajcie się być świętymi. Droga rodzino wielebnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, prześwietna kapituło z księdzem infuatem na czele, drodzy uczestnicy tej Eucharystii, obecni tu w kolegiacie i łączący się z nami dzięki transmisji. Siostry i bracia gromadzący się na Eucharystii, w czasie której w 50. rocznicę przejścia z życia do życia modlimy się o wyniesienie sługi Bożego, czcigodnego Jerzego Ciesielskiego. Pozwólcie, siostry i bracia, że moje słowo oprę o te słowa, które arcybiskup Karol Wojtyła, Jan Paweł II, wypowiedział w Starym Sączu. Święci nie przemijają. Wczoraj wieczorem pielgrzymowałem do grobu błogosławionego Wincentego Kadłubka, żeby nabrać oddechu, wyznał arcybiskup Karol Wojtyła w kazaniu wygłoszonym w czasie ingresu do katedry wawelskiej.
Wiele razy Wojtyła, pielgrzymując w czasie soboru na sesję, do Rzymu jeżdżąc, miał takie poczucie, że już ktoś tą trasę przetarł. 25 grudnia 1965 roku mówił tak w kazaniu w katedrze wygłoszonym. Z tego miasta kiedyś wyruszył inny biskup, pierwszy w dziejach Polski ojciec soboru, Wincenty Kadłubek. Wyruszył na IV Sobór Laterański i wrócił, aby dokonać odnowy Kościoła w Polsce. Autor kroniki dziejów Polski stał się jedną z najważniejszych postaci w dziejach literatury i hagiografii polskiej, a w dniu dzisiejszym obchodzimy jego liturgiczne wspomnienie. Zaiste, święci nie przemijają, święci żyją świętymi. W dniu dzisiejszym w kościele obchodzone jest wspomnienie świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana, kanonizowany przed rokiem, 19 października przez papieża Franciszka w Rzymie, po 129 latach od jego śmierci. Dzisiaj obchodzimy w kościele pierwsze wspomnienie tegoż świętego. On, anglikański kapłan, oksfordzki wykładowca, jako anglikański pastor napisze: kocham prawdę i pójdę za nią, gdziekolwiek ją znajdę. Kocham prawdę i pójdę za nią, gdziekolwiek ją znajdę. Mając 44 lata, znalazł ją w kościele rzymskokatolickim. Dokonał konwersji. Akt niebywałej odwagi. Stracił wszystko. Przyjaciół, pozycję, dobrą pensję profesora na uczelni. A do tego katolicy patrzyli nieufnie na niego, bo wydawało się, że no jak, Anglikanin katolikiem. Anglikanie traktowali go jako zdrajcę. Ponad 20 lat musiał się zmagać z wrogością i nieufnością. Gdy został kardynałem, wybrał jako motto cor ad cor loquitur. Te słowa świętego Franciszka Salezego są komentarzem, można by powiedzieć, do herbu kardynalskiego Trzech Serc. Nie tylko mówią o Trójcy Świętej, ale także o tym, że życie chrześcijanina jest życiem wspólnoty. Serce mówi do serca. Komentował to jego zawołanie papież Benedykt, gdy go beatyfikował w Birmingham. Serce mówi do serca, pozwala nam zgłębiać w jego sposób rozumienia życia chrześcijańskiego jako powołania do świętości, odczuwanego jako głębokie pragnienie ludzkiego serca. Kardynał z Birmingham pisał swego czasu w dziele Idea Uniwersytetu tak. Potrzeba nam ludzi świeckich, którzy znają swoją religię, utożsamiają się z nią, wiedzą, o co im chodzi, wiedzą, co posiadają, a czego nie. Ludzi, którzy znają credo tak dobrze, że mogą je wyjaśniać, którzy znają historię, że potrafią ją bronić. Zaiste. Święci pragną świętości. Potrzeba nam ludzi świeckich, którzy znają swoją religię, znają swoje credo. Takim świeckim, kto znał, kto pragnął, kto bronił, kto dawał świadectwo, był Jerzy Ciesielski. To o nim, największy z synów naszego narodu, w Przekroczyć próg nadziei będzie mówił: nie zapomnę nigdy tego studenta, o którym wszyscy wiedzieli, że zdecydowanie dąży do świętości. Wiedział, że jest stworzony do większych rzeczy, a równocześnie nie miał żadnych wątpliwości, że jego powołaniem nie jest ani kapłaństwo, ani życie zakonne. Wiedział, że ma być świeckim. Potrzeba nam ludzi świeckich, którzy znają swoją religię, utożsamiają się z nią, wiedzą, co posiadają. Pasjonowała go praca zawodowa, studia inżynierskie.
pasjonowało go także życie rodzinne. Będzie szukał towarzyszki życia na kolanach, jak to wyzna, stwierdzi Ojciec Święty. I będzie mówił, że będzie szedł nie za tylko głosem upodobań, ale przede wszystkim głosem Boga samego. Szedł będzie ten człowiek, ten student za głosem Boga samego. Szedł za głosem Boga samego. W jego notatkach zawsze ten tekst jakoś porusza mnie. Z Twojej woli, o Panie, przeżyłem szczęśliwie 38 lat mego życia. Dziękuję za to, że otrzymałem łaskę wiary w Ciebie, powołanie do wieczności. Dziękuję Ci za to, że jestem, że mam szansę na wieczne szczęście z Tobą. Nie dopuść, o dobry Boże, abym te szanse kiedyś zaprzepaścił. Ty w swoim planie każdemu stworzeniu wyznaczyłeś rolę. Spraw, abym dobrze poznał moje powołanie i przejął się nimi, był mu wierny. Przecież od wierności temu powołaniu zależy Twoja ocena mojego życia. Nie dopuść, o dobry Boże, żebym tę szansę zaprzepaścił. Inżynier, który wie, że budować trzeba z głową, z wiedzą matematyczną, trzeba respektować prawa fizyki, który zajmował się mechaniką, budowlami sprężonymi od młodości, będzie pracował nad konstrukcją własnej duszy i życia. Będzie budował pomost, konstrukcję nośną między sobą a Bogiem. I wie, że tak jak przy budowie potrzebny jest inżynier, przy sporcie, gdzie wiele miał do czynienia i talentu w tym temacie, potrzebny jest trener, wie, że w życiu duchowym potrzeba przewodnika i będzie ich szukał. I to jest ciekawe, nie? Że te nazwiska to będą wielkie nazwiska życia duchowego księża Rychlicki, Baran, Pietraszko, Wojtyła. Cel życia, zbawienie. Środki to być świadomym i konsekwentnym katolikiem. Tak, jak dzisiejsze pierwsze czytanie, któreśmy słyszeli, taką wielką, można byłoby powiedzieć, było laurką czy programem dla niego. Katolik pracujący nad swoją formacją, nad swoją wiarą, pracujący tak, że mimo wszędzie miał czas na dzień skupienia, rachunek codzienny sumienia, kierownika duchowego. Człowiek Ewangelii, Eucharystii, człowiek prawdy, człowiek kochający rodzinę, żonę, czuły ojciec, cierpliwy. Może to jest chyba istotą najpiękniejszą tego człowieka, że świętość Jerzego to nie czynienie rzeczy nadzwyczajnych, ale nadzwyczajne przeżywanie codzienności. Świętość Jerzego to nie czynienie rzeczy nadzwyczajnych, ale nadzwyczajne przeżywanie codzienności. Siostry i bracia gromadzący się tu w kolegiacie, która była tak dla niego ważnym miejscem, tak pomyślmy z wdzięcznością o tych, którzy tą świątynię tworzyli. Ilu ludzi tu miało Dom Boży i bramę do nieba? Wśród nich Jerzy Ciesielski. To tu uczestniczył w Eucharystii, to tu Karol Wojtyła, wujek, udzieli, pobłogosławi jego miłość. To tu pojawiła się tablica w rok po jego śmierci. To tu są jego doczesne szczątki, do których na koniec tej liturgii podejdziemy. I ten napis Wojtyły, słowa: chrześcijanin XX wieku, życiem swym dawał świadectwo miłości Boga i bliźniego. Siostry i bracia, nie lękajcie się być świętymi, czyli jak się to ma do nas. To także tu, podczas pielgrzymki w roku 97, w tym miejscu, przed ołtarzem, przed zgromadzonymi uczonymi Polski, Jan Paweł II powie: dla naszego pokolenia
stał się jakimś szczególnym świadkiem nadziei. Jego pasja naukowa była nierozerwalnie związana ze świadomością transcendentalnego wymiaru prawdy. Swoją dociekliwość uczonego łączył z pokorą ucznia wsłuchanego w to, co o tajemnicy Boga i człowieka mówi piękno stworzonego świata. Ach, jakaż recenzja tego, który nas dzisiaj tu gromadzi. Posługę uczonego, posługę myślenia uczynił drogą do świętości. Siostry i bracia, święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości. Nie lękajcie się być świętymi. Nie lękajmy się być świętymi. I oby w tym wspierał nas czcigodny sługa Boży Jerzy Ciesielski, ufamy rychło wyniesiony do chwały ołtarzy. Amen. Wspominając błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego, reformatora życia religijnego w Kościele polskim i surowego pokutnika w cysterskim klasztorze, patrona naszej diecezji, wołajmy wspólnie o potrzebne łaski. Boże, obdarz papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów i kapłanów łaską wielkiej świętości i wierności Tobie, Ciebie prosimy. Boże, błagamy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze czcigodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, Ciebie prosimy. Boże, obdarz wieczną radością dzieci Piotrusia i Kasię, które zginęły w katastrofie na Nilu oraz zmarłego Kacperka. Ciebie prosimy. Boże, przyjmij prośby i podziękowania, które dzisiaj składamy za wstawiennictwem sługi Bożego Jerzego. Proszę o łaskę głębokiego i prawdziwego nawrócenia, szczerą spowiedź, porzucenie grzesznej relacji i wierność małżeńską dla Ireneusza. Proszę o dar nawrócenia dla męża i syna i prawdziwe przylgnięcie do Jezusa. Proszę o Bożą opiekę nad moją rodziną, a zwłaszcza nad dziećmi i nade mną samą. Proszę o dar zdrowia i bezpieczeństwo podczas podróży. Proszę we wszystkich intencjach Magdaleny, Agnieszki, Anny i Sylwii. Proszę o sakramentalne małżeństwo dla Przemysława i Agnieszki oraz dla Piotra i Magdaleny. Proszę o potrzebne łaski dla całej rodziny Bryków. Proszę o potrzebne dary dla rodziny Tomasza, Łukasza, Kasi, Barbary, Teresy. Proszę o uzdrowienie Anny. Boże, obdarz nas wszystkich swoją wielką łaską świętości i wielkiej przyjaźni i miłości do ludzi. Ciebie prosimy. Panie, który połączyłeś w błogosławionym Wincentym jasne rozumienie prawd wiary z wielką pokorą i umiłowaniem wyrzeczenia, wejrzyj na przedstawione prośby i tak pokieruj wszystkim, aby każdy, za kogo się dzisiaj modlimy, mógł wielbić Twoją ojcowską dobroć przez Chrystusa, Pana naszego.
aby moją i waszą ofiarę przyjął mój Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na dary, które składamy na Twoim ołtarzu, dzień błogosławionego Wincentego biskupa. Niech ta eucharystyczna ofiara biedna nasza. Patrzenie i przyczyni się do Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć błogosławionemu Wincentemu, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę. Razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Wincentem, biskupem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij nas spokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Osoby, które pragną przyjąć Komunię Świętą do ust, bardzo proszę, aby podeszły i uklęknęły przy balaskach. Ci z was, którzy chcą przyjąć Komunię Świętą na rękę, aby podchodzili przez środek, zachowując bezpieczne odległości, ze swych dłoni uczynili tron dla Chrystusa i ciało Pańskie spożyli na oczach kapłana udzielającego.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy składając dzięki za przyjęte dary przez wstawiennictwo błogosławionego Wincentego biskupa otrzymali coraz większe dobrodziejstwa przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo dziękuję księdzu Infłatowi za przewodniczenie naszej modlitwie, w której tej Eucharystii, w której wołaliśmy i wołamy do Pana Boga o wyniesienie rychłe do chwały ołtarzy sługi Bożego Wielebnego Jerzego Ciesielskiego. Pragnę was zaprosić jeszcze na półgodzinne wsłuchanie się w program przygotowany przez Teatr Hagiograf imienia świętej Teresy z Lisieux i wsłuchanie się w teksty na temat ojcostwa. Ojcostwo, brzemię czy błogosławieństwo, teksty Tyranowskiego, Wojtyły, Ciesielskiego. Teksty te wykonają dla nas Izabela Drobotowicz, Orkisz, Maciej Małysa, Karol Zapała, a także ten program skracony o prawo muzyczną w wykonaniu uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Władysława Żeleńskiego. To są uczennice klasy profesora Mikołaja Pęcherskiego, a wykonają na wiolonczeli dla nas utwory Antonina Anna Rządca i Zofia Wicher. Całość opracowała pani Izabela Drobotowicz-Orkisz. Zachęcam do chwili jeszcze pozostania medytacji. Księdza Infłata prosimy teraz o błogosławieństwo, a po błogosławieństwie przejdziemy do miejsca, gdzie są prochy sługi Bożego Jerzego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Módlmy się. Wszechmogący Boże i miłosierny nasz Ojcze, Ty obdarowałeś Twojego sługę, wielebnego Jerzego, szczególną łaską wierności Chrystusowi w pracy naukowej i w życiu rodzinnym. Za Jego wstawiennictwem wspieraj nas i nasze rodziny, naszych najbliższych, w dawaniu chrześcijańskiego świadectwa w życiu codziennym. I za przyczyną Twojego wielbnego sługi udziel łaski, o którą teraz w ciszy prosimy. A swego sługę obdarz chwałą ołtarzy przez Chrystusa Pana naszego.